Witam wszystkich oto w nowej serii na moim kanale z modyfikacji do Gothica. A modyfikacją, jak sami widzicie, jest zdarzenie na morzu. I nie wiem czemu, jak instaluję właśnie tą modyfikację, mam polskie menu. Tak częściowo noc kruka i wszystko, całe menu mam po niemiecku. Nie wiem dlaczego. Modyfikacja jest krótka, prawdopodobnie zajmie nam jeden odcinek. Jest polski dubbing, tak, jest polski dubbing, co was bardzo ucieszy. Wiem, że modyfikacja oferuje spotkanie bardzo wielu przyjaciół na statku i chyba mamy możliwość pogadania ze wszystkimi, ale zobaczymy, jak to właśnie leci. Nie będę jakoś długo, znaczy nie będę tak długo, nie będę jakoś przedłużał wstępu, po prostu zaczniemy nową grę, bo czemu by nie? Fajny filmik, fajny. To jest chyba ogólnie z Gothica wyjęte, chyba tam podróżowało się. Straże! Straże! Ej tam, nie ruszać się! Zastanawia mnie to, no ale no cóż, mniejsza. Zdarzenie na morzu. Fajny soundtrack. Naprawdę uwielbiam. Cholera! Przez tę mgłę zderzyliśmy się z tym statkiem. Kazałem knechtom naprawić łódź. To pewnie trochę potrwa. Bardzo dziwnie to wygląda. Jeden statek jest zniszczony, a drugi, ten, w którego się wbiliśmy, jest niemal nienaruszony. Wysłałem kilku ludzi na ten statek, ale nie pokazali się od 30 minut. Idź zbadać okręt. Możesz wziąć Grigoriana do pomocy. W Korinie czekają na dostawę uzbrojenia, a my mamy przecież załadować statek rudą. Ale... Pośpiesz się! Nie chcę się tłumaczyć dla Rusowi z naszych opóźnień. Okej. Aha, no tak, zapisywanie może być problem, ale mam nadzieję, że jakoś dużo problemów nie będzie. Dwie paladyny. Mamy gulasz. Jak się mają sprawy? I nas to honor, a honor jest mym życiem. No to dużo, żeś mi pan powiedział, naprawdę. Paladyn. Dobra, to z zwykłymi paladynami nie ma co rozmawiać nawet. Oj, rano, już widzę, co tutaj się wyrabia. Widzieliście chyba tamtejsze wino. Tutaj jest jakieś piwsko, no po prostu burżuazja, a nie inos. I to ma być prawdziwa religia. No, kurde. Aha, bo jestem aż tutaj. To się nigdy nie zmieni. To jest jakby taki połączony. Czy to są trzy statki? To tak trochę wygląda, dobra, zaraz się tutaj rozejrzymy. Paladyn. Sami paladyni, co? Fajnie, że przynajmniej mają te hełmy. To fajnie wygląda, naprawdę bardzo fajnie. Dobra, dzień dobry, czy jest tutaj ktoś? Hej, ty! No niby jest, ale mają mnie gdzieś. Paladyn w takim miejscu. Dobra. Zejdźmy pod pokład. Może coś tutaj będzie, albo ktoś. O! Gwardzista. I pełno rudy. To żadnie zaje. A wezmę sobie. Aj, gwardzista. Skazaniec. Dużo by mnie to kosztowało. Jak nastrój przed wyrokiem? Szkoda gadać! I wy, ludzie, nazywacie to prawem i sprawiedliwością? Tylko Inos wie, co jest dobre, a co złe. Teraz mam taki mętli w głowie. Ja to gdzieś słyszałem, to jest z jakiejś gry wycięte.
ode mnie tego nie dostać. Krąży mi to po głowie i odejść mi nie chce. Ale chyba nie wpadnę z jakiej to gry być może jest ten tekst. Nie wiem, ty mi powiedz. Dobra, najwyżej jak ktoś skojarzył jaki to jest tekst, z jakiej gry, albo nawet i postaci, to z chęcią, naprawdę z chęcią posłucham. Aha, czyli statek paladynów zderzył się z innym statkiem paladynów, mam rozumieć, tak? Okej, no w porządku. Zdarza się, nie? Zdarzają się i takie wypadki. Dobra, i na tym głównym statku nie ma z kim nawet porozmawiać, co? To jest właśnie problem, naprawdę to jest wielki, wielki problem. A wiecie co, ludzie, poczekajcie moment. Dobra, i sobie to załatwiłem jeden problem. No ale to jest mój osobisty problem. Co jest to za problem osobisty? Po prostu mam problemy z atakami póki co. A tam jest jakiś mały statek. Co to jest, jakiś karambol czy co? Jeden statek, drugi statek, trzeci statek. Tam jest jeszcze jeden mały statek. No naprawdę jak na autostradzie, no. Nadzorca. Dlaczego ładownia jest tyle rudy? Przecież poza Korin zapływaliśmy mniejsze wyspy i trochę się uzbierało. Nie mam czasu. Jak będziemy wracać z Korinis, to w ładowniach nie będzie miejsca od rudy. Ciągle to samo. Okej, no dobra, też mi jakoś dużo mi nie powiesz. A to żadna tajemnica. Dobra, skazaniec. Skazaniec, rycerz. Aha, czyli tam jest mnóstwo paladynów, tutaj jest mnóstwo rycerzy, mam rozumieć, tak? Żadna wielka sprawa. No okej, w porządku, trochę to dziwne, ale... Ej, ty, czy to dziwnie wyglądasz, naprawdę. O, ja to masz taki fajny strój, tak pasuje do kapitana. A nie mogę sobie porozmawiać nawet. Szkoda. Grogu... Aj, cholercia. Grogu, tam jest pełno, tam jest wino, tam jest piwsko, no po prostu... Ino z pełną parą. A, dobra. Może tutaj coś jest? Halo? Nie potrzebuję jeszcze więcej. Może rycerz tutaj na posterunku? Nie potrzebuję jeszcze więcej. Aj, kolejny rycerz. Niektórzy nie zdają sobie w ogóle. Ej, no bo ja się zaraz załamię, że tutaj nie ma z nikim to pogadania. W ogóle, czym on cię tak naprawdę. Nie musisz tego. Tutaj znowu Sogwardzisi, tutaj jest pełno rudy znowu. A i tutaj jest trzech skazanców normalnych, co? Żadna wielka sprawa. Geralt! Jak leci? Nie ma. Spieprzaj, dziadu. Trzymam się od tego. Dobra, to już akurat wiem, że to jest wycięte z Wiedźmina. Ale tamten tekst. Chyba i tak, żeby był z Wiedźmina. Lepiej zostawię to w spokoju. Inos każe sprawie, tylko Inos wie, co jest. Całkiem możliwe, wiecie co? Naprawdę, całkiem to jest możliwe. A, dobra, jeszcze tutaj nie byliśmy i wchodzimy na górę. Zobaczymy, jak to będzie. Rycerz, sztylet, mapa, dobra. A, może tutaj ktoś jest, co? Proszę, jest tutaj ktoś? Proszę. A, i tutaj nie przeskoczymy na ten statek. Dobra. Nikt nie chce wiedzieć. Nieważne. Dobra, wychodź stąd i wejdź jeszcze tutaj, panie, na górę, bo nie pamiętam, jakiej ksywki miałeś. Tak, że jesteś bezimiennym, czy nie jesteś bezimiennym. Zaczekaj na chwilkę. Ja? Nie musisz mi tego. Zgubiłem moją złotą szkatułkę. Pomóż mi ją odnaleźć, zanim wpadnie w ręce Rexara. Trzymam się od tego. Ciągle to samo. Rozejrzę się trochę. Nie można na to liczyć. Złotą szkatułkę, tak? I teraz będę musiał jeszcze raz chodzić po tych statkach i wszystko szukać, tak? Wielka sprawa. Greg zgubi swoją szkatułkę. Obawia się, że znajdzie ją chciwy znajomy. Knechty Rekhaks prosi mnie o odnalezienie jej. Boże! Jak ja się czasem nie potrafię wysłowić, ja jestem po prostu czasem upośledzony. Dobra, nieważne. Wszyscy wiedzą, że jestem upośledzony i Beliar
zajął, raczej zajmuje się moją duszą. Tak, to najprawdziwsza prawda. Tam, gdzie stanął Adanos, ani Beliar, ani Innos nie mieli władzy. Wszyscy to wiedzą. Ale szczerze, czy by się chcesz szukać jakiej malutkiej szkatułki? Szczerze, że tak średnio mi się chce. Mogę powiedzieć nie! Nie, a jednak się musiałem zgodzić, bo jestem takim typowym RPGowcem. Nie rozumiem w ogóle, czym on się tak przejmuje. No właśnie, też nie rozumiem, dlaczego się tak przejmuje, bo ja się niczym nie przejmuję. Mam własne zdanie na ten temat. Nie można wierzyć. No dobra, wiecie co, chyba może i nawet to zleję. Nie wiem czemu, ale jakoś... Mam jakąś niechęć do wykonywania właśnie tego zadania i to potworną wielką niechęć, tak bez powodu, naprawdę bez powodu. Dobra, wskakuj tutaj. Bo jakoś mi się nie chce przegrzebywać statków, zwłaszcza, że to jest króciutka modyfikacja. A chyba koniecznością nie jest właśnie, żeby to wykonać. Kurde, 9 minut, a chodzimy bez celu i szukamy dalej. Dobra. Skacz. A, myślałem, że się zabijesz, ale na szczęście się nie, jednak nie zabiłeś. Knecht. Czemu nikt mnie nie słucha? Knecht. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Ola Boga. Tak, ja to mam. Podczas naszej podróży w Koronie zdarzyli mi się ze statkiem. Parsywal jest lekko podenerwowany i wysłał mnie na drugi okręt, abym się tam rozejrzał, tak? No dobra, no, rozglądam się. Słyszę o tym po raz pierwszy. Mam nadzieję, że mi ktoś zaraz niedługo coś powie. Musiały pojawić się problemy. O, jesteś, Rexar. Nie mów, że o tym nie wiesz. Grigorian. Trudno mi w to uwierzyć. Dobra. No i po co mi ten paladyn? Naprawdę nie rozumiem. Stół alchemiczny. Szczerze. Dobra, jest tutaj ktoś, cokolwiek, ktokolwiek. Widzę, że chyba raczej nie, co? Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Aha, dobra. Nie wiem już, w co wierzyć. Tamte kolesi pewnie zbugował, no amen. Nie wiem już, w co wierzyć. Życie. Zresztą po cholerę dają nam możliwość, żeby mieć członka w naszej ekipie. Co, i teraz się pewnie zbugował i nie wiadomo, gdzie on jest. Może tutaj jesteś, co? Idioto. Dalej. Wiesz gdzie. No, spieprzaj mi stąd. Będziesz mi tylko utrudniał sprawę. To bardzo. Czemu nikt mnie nie słucha? No dobra, ale. Co ja powinienem tam znaleźć? Co ja powinienem się tam rozejrzeć? Jest tutaj ktoś? Wkurwienie na śmierć. Na pewno nie z twojej rąk. Waszym największym błędem było wejście na nasz okręt. Zginiesz tak samo, jak jego była załoga. Ci czterej, co tam leżą. I jak zginą twoi towarzysze. Ciekawe perspektywy. Czy poprzednią załogą w statku były chrząszcze dowodzone przez młodego ścierwojada? Ty! Ola Boga! Ludzie, szkielety tutaj są. Znowu jedna z tych głupich bestii. Chodźcie mi pomóc. No właśnie. Ich trochę jest za dużo, co? Dobra, teraz już chyba... Mniej więcej rozumiem, co chodzi, ale poczekajcie chwilę. Aj, mam... Trochę nauczkę za swój błąd, bo nie miałem save'u aktualnego zrobionego. A dobra, panie koleś, już wiem po co jesteś mi potrzebny, więc chodź za mną, zajmiemy się tutaj tym bardzo złym magiem. We dwójkę powinniśmy sobie już dać radę.
bla 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 bla. A to może mi pomożesz, co? Mhm. Najlepszy kompan, nie? Po prostu mi zaraz po prostu rozniesie, nie? Boże, idioto jeden. No, czekaj, ty. Znowu jedna z tych głupich O, właśnie, właśnie. Ja się zajmę tym magiem nieszczęsnym. I zaraz ci pomogę. 600 punktów doświadczenia, no. Co, bądź sporo. A, spoko, ty sobie dajesz radę, co? Dobra robota, jedna bestia. Trochę wszystkiego. A, czemu ja to altem nie zbieram? Stara kamienna tablica, co? Dalej. Jezu, gdzie... Okej, dobra, no to sobie już wracę na swoje miejsce. Więc jednak, tutaj jakieś było zło. Jakie stare zło. Aha. To się po prostu tak buguje przez te tekstury. Fajnie, fajnie, naprawdę fajnie się dowiedzieć. Ci czterej. Aha, czyli on po prostu zabił tych poprzednią załogę. I zamienił ich w szkielety, tak? No, to by się zgadzało wtedy z tym tekstem. Otwórz to w skrzynię. Aha, nie, bo to jest po prostu taka zwykła skrzynia dodana, tak? Szkoda. Myślałem, że to jest taka bardzo fajna tek... wow. Gothic. Że to jest bardzo ładna ten... Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Może uciekło mi słowo po prostu. I popatrzcie, że na tych wszystkich trzech statkach jest pełno rudy. To było oczywiście. Po prostu tu się przelewa po prostu tyle złociszy, że masakra. To żadna tajemnica. Dobra, chodźmy do naszego głównego dowodzącego, czyli tam jest ten koleś. Żadna wielka sprawa. Ciekawe co z tego wyjdzie. Mogę się założyć, że tę kamienną tabliczkę będę musiał iść i zanieść do naszego maga. Na pewno tak będzie. Właśnie wracam do statku. I? Paladyni nie żyją, a czarny mag chciał mnie zabić. Znalazłem przy nim tą tabliczkę. Idź do Rodrigueza. Powinien odczytać tu jeżeli nie musiało się tak zdarzyć. No, popatrzcie. Bardzo przewidywalne, co? Nie ma się czemu leczyć nawet. What the fuck? Wow. Czyli jedne te szkielety naprawdę sporo biły. Ile mam tutaj życia? 400. I tak się życie nazywa. Lebensurge. W niemiecku. A, i chyba tutaj się niektórych nie chciał przetłumaczyć do końca to. Dobra, no to chodźmy do tego naszego kochanego maga wody. Hej! Potrafisz odczytać to pismo? Pokaż no to! No i pięknie. Nie znam tego języka. Pierwszy raz widzę go na oczy. Nie będę w stanie ci pomóc. Rozumiem. Dobra, i co dalej? Co ja mam teraz zrobić, co? Parsival mały, jeden skubany. Powiedz mi, co dalej? Jakie wskazówki, co? Rozmawiałem z magiem. Nie zna tego pisma. Trudno. Nie mamy na to czasu. Idź do kapitana i powiedz, że ruszamy. Zaraz wyślę podziała ludzi. Nie No okej, okay, dobra, no to idziemy właśnie do tego kapitana. Znaczy nie mam ochoty szukać tego medalionu czy coś tam, czy chyba będzie to jednak musem. To wtedy się jeszcze zastanowię. Dobra, nieważne. Tu jest na. A, tutaj jest kapitan. Dobra, tutaj był właśnie ten kapitan. Dzień dobry, panie kapitanie. Fajny masz opór. Dowódca każe nam wypływać. Zanim to nastąpi, przynieś mi coś. Słucham.
Przynieśmy moją kuszę. Została na statku, który się wbiliśmy, tylko kiedy go zwiedzałem. Kiedy tam byłeś, nic cię nie zaatakowało? Nie. A teraz rusz się. Widzi i słyszy się to. I teraz mam znaleźć kuszę. Co się tutaj dzieje? Czemu tutaj są trzy statki? Czemu każdy statek ma pełno rudy? Czemu sobie nie zawłaszczą tamten statek? To żadna tajemnica. I także go nie wezmą, bo to będzie jeszcze więcej rudy. Czemu nasz główny bohater nie może zabrać tej rudy? Trochę do kieszeni, trochę tam pod zbroję i powinno być pięknie i cacy. Okej. Słyszę o tym bardzo. Też mi się widzi, że ten kapitan będzie opętany. Dobra, powiedzcie mi tylko, gdzie jest ta kusza cała, co? Tutaj niestety nie mam. Okej, dobra, to chodźmy sobie tutaj na górę. Ci tutaj sobie naprawiają ten statek. Skąd ty to znowu masz? Nie wiem, skąd ja to tutaj mam. Nie wiem już, w co wierzyć. Na pewno nie tutaj. Musiały pojawić się problemy. Coś mi się widzi, że to może być tam pod podkładem. A dobra, mamy po drodze, więc co mi szkodzi? Przejdę się i zobaczę. Woda. Nie chcę wody. Że tutaj jest kusza. Nie. Tutaj jest taki przybór typowego maga i alchemika. Właśnie ta kusza mogła się dopiero teraz pojawić, wiecie? Dlatego. To było oczywiste. No co, bo tutaj tej kuszy nie ma. Czemu nikt mnie nie zna? Nie widzę, żeby była chociaż. Gdzie ona jest? Nie muszę o tym nie wiesz. Dobra. Że ja nie lubię takich zadań, wejść, znajdź i tyle. Kurde, chciałbym jakąś kocę, jakąś większą modyfikację, tak 40 godzin, 30 godzin. Jak się wkurzę, to za niedługo zainstaluję Dark Saga i Dark Saga będzie szybciej niż planowałem. O, dobra. Może tutaj. Zacznijmy po prostu od góry, może. Nie widzę, żeby tutaj była. Może to kolejna pułapka. Tak przyjdę i się okaże, że ten mag ożył. Tak nagle. Czy teraz jestem w stanie otworzyć skrzynię? Nie jestem w stanie jej otworzyć. Nie ma nic. Gdzie ja patrzę, nie ma nic. I o co tutaj chodzi, co? Dobra, naprawdę ostatnie miejsce, gdzie ona by mogło być. Są tylko tutaj miecze. No i nie ma żadnej kuszy. Co jest? Ej, no naprawdę co jest? Może po prostu ten koleś będzie wiedział, nie wiem. Zapytajmy się, może naprawdę będą wiedzieli, gdzie jest takowa kusza. Przyszło mi to do głowy. Nie. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Ty też nie możesz nic zrobić. Skąd ty to znowu masz? A, byłem tutaj? Coś mi się wydaje, że ty chyba nie... Nie, chyba byłem jednak, co? Kuszę kapitana. Podczas naszej podróży do Korny zdarzyliśmy się ze statkiem. Parcewa jest lekko podenerwowany, bla bla bla. Nie. Georg zgubi swoją szkatułkę i obawia się, że znajdzie. Blam! Dobra, co się stało? Parcewa powiedział, że ten. Moje zadanie zostało wykonane. Wkrótce ruszamy. Coś mi się tutaj nie zgadza z tymi zapiskami, naprawdę. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Mam swoje zdanie. Naprawdę jestem nieco co podenerwowany, bo się okazuje, że gram troszeczkę w takie zabugowane mody, które nie są tak do końca
przygotowany do gry. Ale no, dobra. Albo po prostu ja pobrałem jakąś wątpliwą mistalkę i dlatego tak jest. Kurde, kto to wie? Może nawet i tak jest. Dobra. Panie kapitanie. Nic mi nie powiesz. Dobra, wiecie co, to ja zrobię malutkie cięcie, poszukam wszystkiego poza odcinkiem. Dobra ludzie, wszyscy w sumie nie mogę włączyć nagrywanie, bo już wszystko odnalazłem, co można tutaj odnaleźć. Czyli z tych bardzo potrzebnych rzeczy. Aha, czyli jednak tutaj sobie napisałem to, co... Ogólnie tutaj jest ta skrzyneczka calutka, którą trzeba odnieść naszemu bohater, a czy naszemu temu kolesiowi paladynowi. Dlaczego teraz nagrywam? Bo włączyłem sobie napisy końcowe i sama końcówka napisów końcowych zawsze kraszuje i mam nadpisane po prostu wszystko jak leci. Dlatego wam pokazuję. Koleś nam nie daje zbyt dużo, bo nam mówi: o, ocaliłeś mój cały dorobek, dostajesz 50 sztuk złota. He he he. I właśnie kusza była w takim miejscu, że... Naprawdę bardzo łatwo można było ją znaleźć, a ja ją po prostu przeoczyłem. Musiały pojawić się. Wam pokażę. Tutaj była. I tam w samym rogu, gdzie widzicie tę skrzyneczkę, o ile będziecie widzieć się skrzyneczki na YouTubie, tam jest po prostu ta kusza, którą trzeba znaleźć i oddać naszemu kapitanowi. A ja teraz już nie popełnię tego błędu, napisów końcowych niestety nie będzie, bo mi po prostu crashują bez powodu. Nie wiem, czy... Więc powiem tak, że modyfikacja, no jak na taką krótką, no nie mogę zaprzeczyć, że takowy klimacik swój ma, który mi się nawet podoba, ale to są tylko kilka zadań na krzyż i mało co jest, ale co można się spodziewać, jeżeli jest tylko takie podróżowanie pomiędzy statkami. Zresztą myślałem, że jak jest tyle NPC, to będzie znacznie więcej do roboty, a tu się okazuje, że jednak gówno prawda. Ale dobra. Znalazłem twoją kuszę. Świetnie. Możemy wreszcie wypływać? Nie. W takim razie idę do dowódcy. Wypływamy. I to byłoby na tyle z mojej strony, więc do zobaczenia ludzie, trzymajcie się, na razie.